takim jak... A ja będę mówiła. Tylko nie z podkładem kolejowym. Hawaje, co? No. Będę mówiła. Czekaj. Ciekawe jak tu głęboko, to tu można obóz zrobić. No mów. Przyjechaliśmy do Kondzina. Na akwen, gdzie kiedyś był wydobywany piasek, zrobiło się teraz piękne jeziorko. Będziemy nurkować i jest woda bardzo przeźroczysta, czysta i jest bardzo w ogóle fajniutko i słoneczko dzisiaj świeci. Woda kocham dziś cię, około synku. 18 stopni. 18 stopni? No cieplutka, no rękę wsadzasz i żadnego stresu. I normalnie, faktycznie, że jest jak w stawie, jak w jeziorze staw. Woda. O, to ja tu będę pływać. Tak? No, jasne, nigdzie że tak. Sama. Do 3 metrów, o tu. No, nigdzie nie będę wyłazić, tam będzie mi coś się bała. Zresztą jakoś tak nie pozwoli. Przyjechaliśmy, jesteśmy Jaś, Dziniu, Witek i Krzysiu. Załoga G. Jest bardzo sympatycznie i fajnie. Także synku, mama będzie dzisiaj pływała. No i Żęcia wchodzi. Już Witek z Krzysiem są. Teraz Żęcia wchodzi do wody. Upadła. I pływamy. Pięknie. Pięknie widać, pięknie, pięknie. Dobra, to pływaj tak jak pływasz. To ci przejdzie zaraz. Co Witek się stało? Daj mi jeszcze ciężar. Na tego pasa? No. Naprawdę? Na głębokości też miałeś dodatnią? No tak mi się zdaje, wiesz, żeby... Ciężko musiałem płucami. Ale na dnie się mogłeś położyć na 5 metrach? Ja się boję. To jest tak stromo, że ja nie normalnie się boję na sam... Może nanurkuję. Proszę bardzo. Jest pod wodą, tylko trochę falowanie przeszkadza mi w filmowaniu. Ale jest tutaj. Jest pod wodą i ogląda ryby i roślinki. A tam Witek w oddali. No jak? Rewelacja. Szczęśliwa? Co? Szczęśliwa? Nie słyszę. Czy szczęśliwa? Szczęśliwa. No, to podpatruj teraz, podpatruj te rybki. Ja patrzę, leżę, ty wiesz jak tam fajnie? No. Normalnie super. Tylko gardło mi się sklepia, bo sucho. To wodę możesz przełykać, to czysta. Dlatego wyjęłam, żeby... No, troszeczkę jest za kurzone.
proszę bardzo, sama nurkuje. Na 2 metrach, bez pomocy. Żadnej. Tak sobie radzi żęcia. W czyściutkiej wodzie. Tak czysta jak w jeziorze Staw. A co? Jest szansa jakaś? No pięknie! To ja rozumiem. Ja nie wiem, czy dam radę coś tam złapać. Jest szansa jakaś? Bo wiesz, ja mam taką zasadę, że polejków tyle co mi trzeba. Aha. To dla mnie możesz coś upolować. To bardzo. Ja nie umiem tym. Ja się nie znam. Musisz się nauczyć najlepiej. Nie. No to zastaw to, ja spróbuję, no. Zaraz. Lizałkę też się zostawi, czy wystarczy jednego palca? Jednego wystarczy. To jest. 3-4 metry już nawet. Widzę. Ledwie widać. Taki duży stał ze mną i ani mrugnął. Niedźwiedź? Słuchaj, taki wielki. Stał i patrzył na takie zdjęcie, walnęła, bo on był ode mnie o 30 centymetrów. Góra. Szkoda. Ty sobie za dużo nie pozwalaj. Za głęboko pływasz, za daleko. Ja wiem, bo tam jest takie zawalisko i ja tam chciałam wejść popatrzeć, ale się bałam, że może to się przewróci na mnie. Znaczy wszystko dobrze, powinnaś z kimś po pierwsze. To popływaj, ale może już w tam bardziej. Ale w tamtą stronę nie, bo tam kupę lin wisi. Aha. A ja się boję. Dobra. Kupę lin, tyle różnych tam takich zawalisk jest. To aż tak głęboko nie musisz. Ale bo... jak tam fakt... Tak, mamy takie piękne jeziorko. Tam chłopaki popłynęli pod maszyny. Tu takie są hałdy. I kolej zaraz za tymi drzewami przechodzi. No i będziemy przyjeżdżali w takim razie. Jutro znów. Nie bój się, nurkuj głębiej już teraz. Nie. Witek asakruje ciebie. Ja wiem, ale ja się jednak boję. A ja ci chciałem tylko pokazać, że skarpa za skarpą. To za skarpą ciemną. Nie, wiesz, dlatego ja się... Nie. Byłaś za tą skarpą? Ciemno. Tak? Ale głęboko. Ja już jestem zmęczona. Jestem szczęśliwa. Taka rewelacja, że głowa mała. Synuś, muszę ci powiedzieć, że szkoda, że ciebie tu nie ma.
bo jest bosko. Gregor, i ciebie tu nie ma. Tak chciałam, żebyś dzisiaj przyjechał tutaj. Jest po prostu wspaniale. Jakbym była w siódmym niebie, jakbym była w Egipcie. Taka przejrzystość. Dobra, wychodzę, bo jestem już tak zwahana, że hej. To może w ABC popływasz po wierzchu. No. Dobra, wychodzę. Wychodź. Tak, Krzysiu. Penetruję. Krzysiu. Płynie po powierzchni. Wypływa. Może się już napływał? Hop, hop! Masz coś? Pusto, wszystko wypłoszone. A głęboko byłeś? Nie wiem, głęboko chyba. O, oh. Nie chciało się płynąć już. Chłopaki się wycierają. Kultura, kurwa, do szukują do wyjazdu. Ktoś jej powiedział, że ktoś jest? Nie wiem. Ktoś jej powiedział, że ktoś jest? Nie, nic nie. No ale co? Ktoś jej nie zapowiedział, że ktoś jest? Nie, bo nie chciała może. No i co, proszę pana? Widzę, że się nie chciało wychodzić panu. Nie chcę się wychodzić. Zmiana butli i dalej. Mm. Nie, to się zajebiste, nie? Wszystko ma liznę. Nic godnego uwagi nie było. No to wyskakuj, bo... Już? Trzeba jechać. Z tego jakiego powietrza skąd? Tak. I z tego też skądś. Też? Tak. Jak się za dużo napompuje, to...